podróżach Roberta przyjechaliśmy dzisiaj do kamieniołomów w Zabierzowie i udajemy się z parkingu dróżką przez lasek. Mam nadzieję, że będą fajne widoki. Wygląda na to, że bardzo blisko od parkingu jest ten kamieniołom. Nie wolno pływać. No dzisiaj nie będę pływał. Ale myślałem, że sobie kiedyś można tu przyjechać, bo niedaleko jest od naszego hotelu, więc wygląda bardzo ładnie urządzone. Wszystko jest wyśmienicie. A żal, że nie można pływać, bo przecież tutaj jest przepiękna plaża, przepiękny widok i naprawdę bardzo przyjemne miejsce. Bardzo ładnie urządzone miejsce, nawet się nie spodziewałem. I nawet idealne miejsce na sesję ślubną. Nie rozumiem, dlaczego w takim miejscu nie można pływać. Może zmienią to. Może jak będzie ratownik w lecie, to będzie można pływać. Ale po co ta plaża tutaj jest w ogóle, jak tutaj nie można pływać? No tylko po to, żeby się popatrzeć na wodę. Woda jest idealna. Bardzo ładna. Wydaje się czysta. Nie mogę nagrać z drona, ale zawsze panoramę mogę zrobić. Następne fajne miejsce na krótki wypoczynek po obiedzie, na spacerek. Niestety jest to za blisko lotniska i dron nie wystartuje, bo jest strefa bezpieczeństwa. Czerwona. Idę na koniec tej ścieżki i zobaczę, jak wygląda tutaj woda. Rybacy łowią ryby. No i fajnie. Co, jak nie można pływać, to coś trzeba tutaj robić. Można sobie książki poczytać, rybki połowić, pojeździć na rowerze. A nie jest to duży teren. Ale dla mieszkańców Zabierzowa taka fajna przystań, spokojna, zaciszna. No chyba, że dużo dzieci nagle się pojawi, to wtedy jest już głośno, bo się od ścian odbija wszystko. Bardzo dobrze słychać każde słowo, zwłaszcza krzyki małych dzieci. O, ciekawe miejsce, bo widzę, że tutaj jest specjalnie przystosowane miejsce do palenia ogniska. Dawno nie miałem takiego miejsca fajnego, że można palić ognisko. Zawsze tylko grille i grille, ale ognisko to jest coś nowego, że można w końcu palić ognisko, bo to mi przypomina dzieciństwo, jak na ognisku wszyscy palili, nie palili, tylko smażyli kiełbaski. Albo w popiele można było sobie smażyć, tylko ziemniaki piec. Właśnie. Dawno tego słowa nie używaliśmy i nie piekliśmy tych ziemniaków. Ja chyba nie pamiętam. Ostatni raz to 20 lat temu, więc słowa uciekają, jeżeli się ich nie używa. Na terenie tutejszego zbiornika występują gatunki chronione. Rak szlachetny i ropu haszara. Ale chyba to nie jest powód, dla którego nie można pływać. Jeżeli myślą, że ludzie są brudniejsi niż ropu haszara, to można by tu postawić prysznicę. Niech ludzie przed wejściem do wody obłagają się. Nie rozumiem, dlaczego nie można tu pływać. Może w Zabierzów chce się pozbyć odpowiedzialności. Jeżeli ktoś się utopi, to nie z winy gminy Zabierzów, tylko lepiej, żeby nikt nie pływał, niż ktokolwiek miał cokolwiek sobie złego zrobić. Dobrze, że jeszcze nie ma dużo liści na drzewach, to można zobaczyć chociaż to jeziorko z góry między drzewami. Thank you.
wiosna w lesie też jest przepiękna, bo ciekawe jest to, że jeszcze nie mają drzewa liści, a już na dole, na ściółce mnóstwo zielonej trawy. Póki drzewa nie mają liści, słońce dochodzi i przepięknie to wszystko wygląda. Mnóstwo kwiatów, bardzo dużo zieleni. No i wszystko się budzi do życia. Bardzo dużo zawilców tutaj jest w lesie. Na razie nic nie mówię, bo może będzie można usłyszeć przepięknie śpiewające ptaki. Przez chwileczkę posłucham. Kiedyś zastanawiałem się, co się dzieje z liśćmi w lesie, jak trawa może wyrosnąć, a teraz właśnie jest fajny przykład, że pomiędzy liśćmi wyrasta trawa, wyrastają kwiatki, przebijają się przez te liście, potem te liście gniją. To wszystko się dzieje właśnie teraz, kiedy jeszcze drzewa nie mają pełnych liści i nie zasłaniają światła słonecznego. Zapraszam do oglądnięcia innych moich filmów z okolic Krakowa na moim kanale YouTube. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.